Witam Państwa na kolejnym wykładzie z historii filozofii analitycznej. Dzisiaj przechodzimy do omawiania poglądów Wilhelm von Orman Quine'a. Quine'owi będzie poświęcony dzisiejszy wykład, dzisiejsze nasze spotkanie i w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować omawianie tego filozofa. Quine, proszę Państwa, urodził się w roku 1908, zmarł w roku 2000, miał ciekawe życie, dużo podróżował, opisał to życie w autobiografii, więc jeżeli Państwo są zainteresowani, zachęcam do lektury, to bardzo obszerna książka. Tutaj no, nie mamy czasu, żeby to jakoś bardziej szczegółowo omówić. Może warto tylko wspomnieć o jednej podróży Quine'a, podróży, którą odbył zaraz po zrobieniu doktoratu na Uniwersytecie Harvarda. Była to podróż do Europy, podróż o stricte naukowym charakterze. Quine udał się najpierw do Wiednia, spędził trochę czasu w Pradze i wiosną w maju 1933 roku przyjechał na kilka tygodni do Warszawy. Tutaj w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, zetknął się z Leśniewskim, Łukasiewiczem, Ajdukiewiczem, Kotrebińskim, przedstawicielami, wszystkimi znaczącymi przedstawicielami szkoły lwowsko-warszawskiej. I ten pobyt w Warszawie potem Quine wspominał jako najbardziej płodny intelektualnie okres w jego życiu. To taka z naszego punktu widzenia miła historia. To pokazuje, jak wysoko wtedy stała polska filozofia. Osoby, które kończyły doktorat na Harvardzie, przyjeżdżały tutaj do Europy, żeby się dokształcić z filozofii. I to, proszę Państwa, naprawdę nie była żadna kurtuazja. Naprawdę Quine niezwykle cenił to, z czym tutaj się w Warszawie spotkał, tą niezwykle ożywczą, intelektualną atmosferę. Więc warto o tym pamiętać, a więcej przygód Quine'a znajdą Państwo w jego biografii. My się tutaj dzisiaj i w następnym tygodniu skupimy na jego poglądach filozoficznych. Quine, o czym warto pamiętać, niezależnie od tego, jakie teksty się czyta tego filozofa. Quine jeszcze, proszę Państwa, był takim dość w pewnym sensie tradycyjnym filozofem, bo zajmował się całym spektrum różnego typu zagadnień. Obecnie filozofia idzie w kierunku, którym podążyły nauki ścisłe, w kierunku dość dużej specjalizacji. Quine to był ktoś, kto nie badał przez całe życie jakiegoś wąskiego zagadnienia, a jego teksty dotyczą bardzo wielu klasycznych filozoficznych problemów. Zajmował się ontologią, zajmował się epistemologią, zajmował się filozofią języka czy semantyką, nawet napisał tekst poświęcony zagadnieniom etycznym. Natomiast niezależnie od tego, czym się zajmował, niezależnie od tego, czy podejmował właśnie problemy o charakterze ontologicznym, epistemologicznym czy semantycznym, był konsekwentnym naturalistą. Ten naturalizm charakteryzował w następujący sposób. Zajmuję naturalistyczne stanowisko, pisał. Postrzegam filozofię nie jako a prioryczny wstęp lub przygotowanie do nauki, tylko jako kontynuację nauki. Filozofia i nauka są częściami tej samej łodzi, którą, by odwołać się ponownie do metafory Neurata, możemy przebudować jedynie będąc w jej wnętrzu na pełnym morzu. Nie ma żadnej zewnętrznej perspektywy, żadnej pierwszej filozofii. To ostatnie zdanie tutaj, proszę Państwa, jest bardzo ważne. Nie ma żadnej zewnętrznej perspektywy, żadnej pierwszej filozofii. Proszę zwrócić uwagę, to jest wyraźne odcięcie się od pewnego sposobu myślenia, który przez wieki filozofom towarzyszył. Przez wieki filozofia była traktowana jako dyscyplina, która ma inny status, inny charakter niż inne dyscypliny. Filozofia była właśnie taką dyscypliną pierwszą, która stała ponad innymi dyscyplinami, która legalizowała to, co się dzieje w naukach szczegółowych. Jak Państwo sobie przypomną, co robił Kant. Kant, tak, zastaje pewien system w
naukowy, mechanikę Newtona i stara się tę mechanikę uzasadnić, stara się ją zalegalizować z takiego innego poziomu, z tej zewnętrznej, filozoficznej perspektywy patrzy na to, co zrobił Newton. Podobnie było z etyką. Jeszcze kiedyś o tym powiemy, gdy przejdziemy do omawiania poglądów neopragmatystów amerykańskich, ale no, taki Rorty będzie na przykład mówił, że Kant zastał pewien system etyczny i następnie ten system, w którym się wychowywał w Królewcu, w Prusach Wschodnich i następnie starał się za pomocą swojego systemu nadać jakąś filozoficzną legalizację temu systemowi. Więc filozofia zwykle była postrzegana jako dyscyplina, która ma zasadniczo inny charakter niż inne dyscypliny, która stoi jakby ponad tymi dyscyplinami. Fizyk opisuje świat, a filozof mówi, jak to jest możliwe, że fizyk może za pomocą swoich teorii opisać świat. Filozofia miała zupełnie inny status. I z tym Quine zrywa. Na tym polega jego naturalizm. Filozofia jest tutaj na tym samym poziomie, co inne sfery intelektualnej aktywności człowieka. To jest kolejna deska w łodzi Neurata, deska w żaden sposób nie wyróżniona, w żaden sposób nie uprzywilejowana. I ten naturalizm quinowski, to zerwanie z filozofią pierwszą, to zerwanie z czymś, co sam Quine nazywał kartezjańskim marzeniem, takim marzeniem właśnie, by znaleźć fundament, znaleźć taką filozoficzną podstawę naszego myślenia o świecie, naszej teoretycznej refleksji. Więc to zerwanie z tym kartezjańskim marzeniem, odejście od projektu filozofii pierwszej będzie Quine'owi towarzyszyło niezależnie od tego, czy będzie podejmował problemy o charakterze ontologicznym, problemy o charakterze epistemologicznym, czy problemy semantyczne. Na dzisiejszym wykładzie, proszę Państwa, skupimy się na tym pierwszym, na tej pierwszej grupie zagadnień, skupimy się na problemach ontologicznych. Omówimy klasyczny tekst Quine'a pod tytułem O tym, co istnieje. Tekst ukazał się w języku polskim, w takiej antologii wydanej przez Aletheus, zatytułowany Z punktu widzenia logiki. Temu będzie poświęcony dzisiejszy wykład. Natomiast w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o kolejnym tekście, który znajduje się w tej antologii, o też klasycznej pozycji, tekście Dwa dogmaty empiryzmu i porozmawiamy sobie o epistemologii znaturalizowanej Quine'a. Przechodzimy do tekstu o tym, co istnieje. Na pytanie, co istnieje, można według Quine'a odpowiedzieć w bardzo prosty sposób. Można powiedzieć po prostu wszystko istnieje. Z tym, że taka odpowiedź oczywiście nic ciekawego nie wnosi do sporów ontologicznych. Powiedzenie, że istnieje wszystko, jest równoznaczne z powiedzeniem, że istnieje po prostu to, co istnieje, czyli w żaden sposób nie rozwiązujemy naszego problemu i odpowiadamy na to wyjściowe pytanie. Bo problem jest ciekawy. Problem jest ciekawy, jak Państwo wiedzą, no ten problem towarzyszył filozofii od samego początku. W sporach ontologicznych, to też na samym wstępie zauważa Quine, wydaje się, że osoba, która wypowiada negatywne twierdzenia, jest dużo w gorszej sytuacji niż ktoś, kto wypowiada pozytywne twierdzenie. Tak, gdy ja prowadzę z kimś spór ontologiczny i ja przyjmuję inną ontologię niż mój rozmówca, moja ontologia jest załóżmy uboższa, no to ja mam w pewnym sensie problem z wyrażeniem swojego stanowiska. Mam problem z powiedzeniem, że nie istnieje coś, co mój rozmówca uznaje jako istniejące. Na czym ten problem polega, to widać bardzo dobrze na tak zwanej zagadce niebytu. Zagadka niebytu towarzyszyła filozofii od początku, od właściwie Platona. Już wtedy zauważono, już w starożytności zauważono, że niebyt w pewnym sensie musi istnieć, bo gdyby nie istniał, nie moglibyśmy powiedzieć, że nie istnieje. Samo powiedzenie o czymś, że to coś nie istnieje, powoduje, że temu czemuś
musimy przypisać jakąś formę istnienia. Gdybyśmy temu czemuś tej formy istnienia nie przypisali, nie moglibyśmy sensownie powiedzieć, że to coś nie istnieje. Na tym polega zagadka niebytu, zagadka, która towarzyszy nam od Platona, jak już powiedziałem, i na której, jak mówi Quine, została stępiona niejedna brzytwa Okhama. Weźmy jakieś proste zdanie o strukturze podmiotowo-orzecznikowej. Czyli będziemy teraz analizowali zdania tak zwane negatywne zdania egzystencjalne o formie to a to nie istnieje. No i za to a to podstawmy słowo Pegas. Tak, mamy zdanie Pegas nie istnieje. Wydaje się, że to jest zdanie o strukturze podmiotowo-orzecznikowej. W podmiocie pojawia się imię własne, no i następnie coś o tym obiekcie, do którego odnosi się imię własne, orzekamy. Orzekamy o tym obiekcie nieistnienie. No ale żeby orzec o czymś nieistnienie, tak, najpierw musimy gdzieś w tej swojej ontologii to coś, o czym orzekamy nieistnienie, umieścić. Więc gdy ktoś mówi Pegas nie istnieje, to wydaje się, że w pewnym sensie musi przyjąć istnienie Pegaza, by następnie o tym Pegazie powiedzieć, że nie istnieje. Do tego się sprowadza owa zagadka niebytu, do tego sprowadza się twierdzenie, że niebyt w pewnym sensie musi istnieć, Pegas w pewnym sensie musi istnieć, bo gdyby Pegas nie istniał, nie moglibyśmy powiedzieć o Pegazie, że nie istnieje. Tekst Quine'a zaczyna się w no, taki bardzo ciekawy, charakterystyczny sposób. Quine podejmuje polemikę, taką trochę w stylu dyskusji, które znajdujemy w dialogach Platona, polemikę z Iksińskim i Igrekowskim. Iksiński i Igrekowski to będą filozofowie, którzy będą starali się no jakoś tą zagadkę niebytu rozwiązać w tradycyjny sposób. Będą szukali lokalizacji dla owego Pegaza, o którym następnie orzekają, że nie istnieje. No i rozwiązanie Iksińskiego, pierwszego z rozmówców Quine'a, polega na tym, że ktoś, kto mówi Pegas nie istnieje, owego Pegaza umieszcza w umyśle osoby, która formułuje to zdanie. Quine będzie sobie żartował z tego Iksińskiego, nie będzie go traktował jako poważnego przeciwnika w dyskusji filozoficznej, ale warto podkreślić, że to stanowisko Iksińskiego to nie jest wcale stanowisko, które jest jakąś bardzo ekscentryczne. Można powiedzieć, że ono jest wręcz zdroworozsądkowe. Proszę zwrócić uwagę, gdy ktoś na gruncie takiego języka potocznego, na gruncie jakiejś codziennej rozmowy mówi, że krasnoludki nie istnieją, to w gruncie rzeczy kusi nas, by powiedzieć, że słowo krasnoludek odnosi się do pewnej idei czy wyobrażenia, które mamy w swojej głowie. Wyobrażamy sobie małego człowieczka z brodą i w czerwonej czapce, tak w każdym razie wyobrażam sobie krasnoludka i następnie mówiąc krasnoludki nie istnieją, mam na myśli, że w świecie fizycznym nic tej mojej idei, którą mam w umyśle, idei krasnoludka, nie odpowiada. Podobnie jest z Pegazem, podobnie jest z tym przykładem, o którym mówi Quine. Gdy mówię Pegas nie istnieje, to wyobrażam sobie skrzydlatego konia i chcę za pomocą tego zdania powiedzieć, zakomunikować, że w świecie fizycznym tego typu obiektów nie ma. Nie ma skrzydlatych koni. Więc Iksiński to będzie ktoś, według kogo formułując zdanie Pegas nie istnieje, za pomocą imienia własnego Pegas odnoszę się do pewnej idei, która znajduje się w moim umyśle. Tutaj słowo idea funkcjonuje w taki sposób, w jakim było ono używane przez empirystów brytyjskich, na przykład przez Johna Locke'a. Za pomocą słowa Pegas odnoszę się do pewnego wyobrażenia, do pewnego bytu mentalnego, czy właśnie do pewnej idei i następnie mówiąc Pegas nie istnieje, chcę powiedzieć, że tej idei nie odpowiada nic
w rzeczywistości, która jest na zewnątrz mojego umysłu. Moje wyobrażenie skrzydlatego konia nie odnosi się do żadnego fizycznego konia ze skrzydłami. Widzą Państwo, wydaje się w pierwszej chwili, że to jest kuszące rozwiązanie. Pegas w pewnym sensie istnieje jako idea w moim umyśle, jego nieistnienie polega na tym, że tej idei nie odpowiada żaden byt fizyczny. To jest stanowisko Iksińskiego, tak jak powiedziałem, stanowisko, które wielu z nas może w pierwszej chwili wydać się bardzo kuszące. Natomiast Quine szybko się z Iksińskim rozprawia, twierdząc, że Iksiński popełnia bardzo prostą pomyłkę. Nie zauważa tego, że gdy ktoś mówi, że Pegas nie istnieje, to nie ma na myśli idei Pegasa. Zdanie Pegas nie istnieje to jest zdanie nie o czymś, co znajduje się w moim umyśle, tylko o czymś, co znajduje się na zewnątrz mojego umysłu, o czymś, co znajduje się w świecie fizycznym. Gdy mówię, że Pegas nie istnieje, chcę powiedzieć, że nie istnieje skrzydlaty koń, a nie, że nie istnieje moja idea skrzydlatego konia. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że gdyby rzeczywiście było tak, jak chce Iksiński, gdyby rzeczywiście w zdaniu Pegas nie istnieje, imię własne Pegas odnosiło się do mojej idei Pegaza, a ta idea przecież istnieje, to zdanie Pegas nie istnieje byłoby zdaniem fałszywym. A chcemy pokazać, jak to się dzieje, że zdanie Pegas nie istnieje, może być zdaniem prawdziwym. Więc widzą Państwo, że rzeczywiście chyba rozwiązanie Iksińskiego nie da się obronić. Rzeczywiście, gdy ktoś przyjmuje, że do sensowności zdania Pegas nie istnieje, niezbędne jest znalezienie odniesienia przedmiotowego dla imienia własnego Pegas, to tego odniesienia przedmiotowego nie możesz szukać w umyśle osoby wypowiadającej to zdanie, czy w umyśle osoby, która to zdanie usłyszała. Słowo Pegas, jeszcze raz, gdyby odnosiło się do mojej idei Pegaza, mojego wyobrażenia Pegaza, to zdanie Pegas nie istnieje byłoby zdaniem fałszywym, bo moja idea Pegaza przecież istnieje. Natomiast wszyscy chcemy, albo prawie wszyscy uważamy, że zdanie Pegas nie istnieje jest zdaniem prawdziwym. Rozwiązanie Iksińskiego, jak widzimy, nie jest rozwiązaniem właściwym w ten sposób. Nie odpowiemy na wyzwanie, przed którym stawia nas ta zagadka niebytu. Po Iksińskim na scenę wchodzi Igrekowski, filozof dużo bardziej, według Quine'a przynajmniej, wyrafinowany niż Iksiński. Igrekowski, proszę Państwa, będzie lokował odniesienie przedmiotowe imienia własnego Pegas nie w umyśle użytkowników, czy w umysłach użytkowników języka, tylko, mówiąc krótko, w światach możliwych. Czyli zdanie Pegas nie istnieje na gruncie stanowiska Igrekowskiego będzie przekazywało taką myśl, że Pegas jest niezrealizowaną możliwością. Tak? Pegas, pamiętają Państwo, u Iksińskiego był tutaj, natomiast u Igrekowskiego Pegas będzie gdzieś w światach możliwych, natomiast nie będzie w świecie rzeczywistym. To jest to, co zaszło, to, co jest faktem, mówiąc językiem traktatu. Natomiast tutaj mamy taką wielkie morze, wielką przestrzeń możliwości, w których jest ta wysepka faktów. No i Pegas gdzieś będzie w tym morzu możliwości, będzie niezrealizowaną możliwością. Wprawdzie w świecie realnym nie mamy skrzydlatych koni, natomiast skrzydlate konie mogłyby istnieć. Ewolucja na przykład mogłaby potoczyć się w taki sposób, że konie zyskałyby skrzydła i zaczęłyby latać. Więc to jest możliwe, natomiast nie jest realne.
Tak, widzimy, że stanowisko Y-owskiego rzeczywiście jest bardziej wyrafinowanym filozoficznie stanowiskiem. Też jak je słyszymy, przynajmniej w pierwszej chwili, wydaje się być bardzo, bardzo kuszące. Rzeczywiście ktoś, kto twierdzi, że Pegas nie istnieje, chce powiedzieć, że pewna możliwość się nie zrealizowała. Albo jeszcze inaczej, że pewnemu obiektowi nie przysługuje taka własność jak realność. Tutaj to nieistnienie rozumie się jako bycie czymś, bycie obiektem realnym, czyli znajdowanie się w świecie, znajdowanie się wśród obiektów, które się z tego morza możliwości, które się zrealizowały, które właśnie istnieją w sensie realnym. No, chcę, żeby Państwo jakby wczuli się w to stanowisko. Wydaje się brzmieć przynajmniej w pierwszej chwili dobrze. Gdy mówię o tych krasnoludkach, o których wspomniałem już przy okazji Iksińskiego, że nie istnieją, no to znaczy, że w naszym świecie nie ma krasnoludków. Natomiast możemy pomyśleć o tym, że historia mogła się potoczyć tak, historia naturalna mogła potoczyć się tak, że taki rodzaj obiektów jakoś tam zaczął zaludniać naszą rzeczywistość. Więc jeszcze raz, według stanowiska Y-owskiego, imię własne Pegas w tym negatywnym zdaniu egzystencjalnym odnosi się do pewnej niezrealizowanej możliwości. Pegas jest czymś, co znajduje się w światach możliwych i czemu nie przysługuje własność realności, czyli nie znajduje się w świecie realnym. Na stanowisko Y-owskiego Quine odpowiada w następujący sposób. Wysuwa tak naprawdę kilka argumentów przeciwko Y-owskiemu. Po pierwsze, jest to argument estetyczny. Quine mówi, że ma upodobanie do krajobrazu pustynnego i taka ontologia, w której obok bytów realnych pojawiają się również byty jedynie możliwe, jakoś go razi. Taka ontologia no, nie jest ontologią elegancką, wyraźnie ktoś, kto ją postuluje, nie stosuje brzytwy Okhama. No, nie jest to według Quine'a ładne. Taki argument z takiego gustu ontologicznego, no, on na pewno nie wszystkich przekonuje. Natomiast ja już Państwu w jakichś innych kontekstach wspominałem o tym, że jednak brzytwa Okhama to jest ważne narzędzie uprawiania filozofii i no, eleganckie teorie to teorie, które są raczej oszczędne ontologicznie, raczej nie mnożą bytów ponad potrzebę. Z tym, że oczywiście Y-owski by powiedział, że on nie mnoży bytów ponad potrzebę. Właśnie przyjęcie bytów jedynie potencjalnych, bytów jedynie możliwych, wiąże się z pewną bardzo ważną potrzebą, potrzebą pokazania, jak to jest możliwe, że negatywne zdania egzystencjalne są prawdziwe. Więc no, ten pierwszy argument, który Quine wymierza przeciwko stanowisku Y-owskiego, no, nie wydaje się takim argumentem, który byłby tutaj w żadnym razie rozstrzygający w tym ontologicznym sporze. Dużo ciekawszy, dużo lepszy jest argument drugi. Argument drugi wiąże się z bardzo ważnym problemem, tak zwanym problemem transświatowej identyczności. W tym drugim argumencie Quine stawia pytanie, jak Y-owski, jak filozof, który postuluje istnienie bytów jedynie możliwych, w tych swoich światach możliwych może posługiwać się pojęciem identyczności. W jaki sposób to pojęcie identyczności pracuje, działa, właśnie jeżeli mówimy o bytach możliwych. Jest taki znany przykład, którym Quine ilustruje tę swoją myśl, który pojawił się w tekście o tym, co istnieje. Wyobraźmy sobie, że w pewnych drzwiach, tutaj siedzę przed monitorem, za monitorem są drzwi do mojego pokoju. Quine następujące. Czy ów łysy człowiek i tłusty człowiek w
to jest ten sam człowiek, czy to są dwaj różni ludzie? Jak na to pytanie odpowiedzieć? Czyli rozumieją Państwo, pytanie wydaje się w pierwszej chwili dość takie zabawne, natomiast ono wskazuje na pewien bardzo głęboki, filozoficzny problem związany z światami możliwymi. Jeszcze raz to narysuję, te światy możliwe, po trochę większej skali. Więc mamy, jeszcze raz, świat realny. W świecie realnym w drzwiach nikogo nie ma, tak? Ale mamy pewne miejsca w tej naszej przestrzeni logicznej, w światach możliwych i w jednym z tych miejsc znajduje się pewien łysy człowiek, a w innym miejscu pewien tłusty człowiek, tak? Czyli tutaj jeszcze powinienem namalować takie... Słabo to wyszło. Już kiedyś Państwu mówiłem, że ja zupełnie nie potrafię rysować, ale lubię. No więc tak, tutaj mamy świat realny, są puste drzwi. Tutaj mamy świat możliwy, którym w tych pustych drzwiach stoi jakiś łysy człowiek, a tu mamy świat możliwy, w którym w tych pustych drzwiach znajduje się jakiś tłusty człowiek. Kłań pyta, czy ten łysy i ten tłusty człowiek to jest ten sam człowiek, no bo ktoś może być jednocześnie łysy i tłusty. Czy to są dwaj różni ludzie? Czyli pyta nas tak naprawdę o to, jak zastosować kryterium identyczności w ontologii zaproponowanej przez Y-owskiego. No i nie wiem, jak Państwo to widzą. Namawiam, żeby Państwo się chwileczkę nad tym zastanowili. Natomiast Quine będzie nas starał się przekonać, że właściwie na to pytanie o to, czy łysy człowiek i tłusty człowiek to jest ten sam człowiek, czy to są dwa różni ludzie, na to pytanie nie ma żadnej dobrej odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że ten sam człowiek, możemy powiedzieć, że to są różni ludzie. Nie bardzo wiemy, jak w tym wypadku znaleźć jakieś kryterium identyczności, które będzie nam jednoznacznie rozstrzygało ten problem. Tak jak powiedziałam, sprawa jest ciekawa, zagadnienie jest głębokie, tak możemy powiedzieć. Dotyczy, mówiąc bardziej ogólnie, tego, jak stosować kryterium identyczności w światach możliwych, w poprzek możliwych światów. To właściwie dotyczy każdego z nas. Możemy pomyśleć o kimś, kto jest na przykład bardzo do nas podobny i kto w tej chwili siedzi gdzieś nad wybrzeżem Bałtyku albo spaceruje sobie po Gdyni. Teraz myślimy o tej osobie i mamy odpowiedź na pytanie, czy to jesteśmy my, czy to jest ktoś inny, tylko do nas bardzo na przykład podobny. Jak to rozstrzygnąć? Tak jak rozstrzygnąć, czy osoba z naszego wyobrażenia jest z nami tożsama, czy jest tylko do nas pod wieloma względami podobna, ale jest to w rzeczywistości ktoś zupełnie inny. Czyli jeszcze raz może to Państwu spróbuję jakoś narysować. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy świat realny, światy możliwe. W świecie realnym mamy pewnego X-a, w światach możliwych mamy Y-ka i mamy ontologię, w której to pojęcie tożsamości, identyczności nie pracuje, to znaczy, że z tą ontologią jest coś nie tak. To znaczy, że powinniśmy do tej ontologii jednak podchodzić z bardzo dużą, rezerwą. Namawiam jeszcze raz Państwa, żeby Państwo przemyśleli ten argument, bo to jest dobry i ciekawy argument. Namawiam Państwa, żeby Państwo zaczęli sobie wyobrażać siebie w różnych kontrfaktycznych sytuacjach. Albo żeby Państwo zaczęli wyobrażać sobie różne obiekty w pewnych kontrfaktycznych sytuacjach i zadali pytanie, czy Państwo są tożsami z tym obiektem, czy też nie. Jak to rozstrzygnąć? Ja mogę z łatwością pomyśleć o sobie, że
spaceruję w tej chwili po Gdyni. Mogę z łatwością też pomyśleć, tak mi się w każdym razie wydaje, że wykonuję zupełnie inny zawód niż ten, który wykonuję, że w ogóle nie zajmuję się filozofią. To wciąż będę ja. Ale czy mogę na przykład pomyśleć o sobie, że mam inny kolor skóry? Jakoś też mogę pomyśleć. Ale czy mogę pomyśleć, że miałem innych rodziców? Wtedy Kripke powiedział, że to już nie jestem ja. Jak Państwo popróbują, tak, gdzie się kończy ta zdolność utożsamiania się z pewnymi możliwymi obiektami? Mogą Państwo się na pewno utożsamiać z kimś, kto jest do Państwa bardzo podobny, ale na przykład studiuje inny kierunek studiów, ale już utożsamiać. A czy mogą Państwo się na przykład utożsamić z jakimś zwierzęciem? Czy mogą Państwo sobie teraz wyobrazić jakiegoś kangura i pomyśleć sobie, że między mną i tym pomyślanym kangurem, który gdzieś tam istnieje w światach możliwych, który sobie skacze po właśnie owej Gdyni, o której już wspomniałam, istnieje relacja identyczności. Jesteśmy identyczni z tym obiektem. No z tym kangurem już mam pewien problem, nie wiem jak Państwo. No ale możemy jeszcze bardziej komplikować sytuację. Czy mogą Państwo się utożsamić na przykład z jakimś słoikiem ogórków albo z rozkładem jazdy na dworcu w Kutnie albo z jakimś dowodem matematycznym? Czy Państwo kiedyś myśleli, jak to jest być dowodem matematycznym i czy między mną a jakimś dowodem matematycznym może istnieć identyczność, zachować identyczność? To są te pytania, do których dochodzimy, gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym prostym przykładem quinowskim o możliwym łysym człowieku w pewnych drzwiach i możliwym tłustym człowieku w pewnych drzwiach i stawiamy pytanie o to, czy to jest ten sam człowiek, czy to są dwaj różni ludzie. I jeszcze raz, bardzo chcę to podkreślić, bo to jest bardzo dobry i ciekawy argument. No ktoś, kto postuluje istnienie, tak jak i Grekowski, bytów możliwych, musi według Quine'a uporać się z tym problemem. Musi znaleźć jakieś kryterium identyczności, które będzie stosował w poprzek możliwych światów, które będzie stosował do owych bytów możliwych. Według Quine'a jest tutaj ze znalezieniem takiego kryterium identyczności jakiś gigantyczny problem. A nie mając takiego kryterium identyczności, nie mając pojęcia identyczności, no trudno uznać jakąś ontologię za poważną, tak? Trudno uznać, trudno brać poważnie stanowisko, które postuluje istnienie pewnych obiektów, co do których nie możemy nawet stwierdzić, czy są one tożsame z pewnym innym obiektem, czy to są dwa różne obiekty. Warto w tym kontekście, gdy już o tym mówimy, zastanowić się, czy nasz Y-owski nie może jakoś skutecznie próbować odpowiedzieć na ten argument wysunięty przez Quine. Czy rzeczywiście ten argument zamyka sprawę, czy rzeczywiście ten argument przekreśla budowanie jakichś ontologii zawierających byty jedynie możliwe. No, wydaje się, że nie, że Y-owski może pewne kontrargumenty jednak skonstruować. Przede wszystkim Y-owski może odpowiedzieć Quine'owi, proszę Państwa, że z pojęciem identyczności to my również mamy do czynienia, nawet gdy przyjmiemy pustynny krajobraz Quine'a, nawet gdy przyjmiemy, że istnieją tylko obiekty fizyczne, to jak wiemy z różnych innych zajęć, tutaj też problem identyczności jest problemem bardzo poważnym, zwłaszcza problem gen identyczności. Tak? Czy Dziobkowski, który prowadzi dzisiejszy wykład i Dziobkowski, który prowadził wykład w ubiegłym tygodniu poświęcony Ayerowi, to jest ten sam Dziobkowski, czy to są dwa różne obiekty. No, Derek Parfit twierdził, że tożsamość nie jest faktem. Tożsamość nie jest faktem nawet w świecie realnym, więc Y-owski może powiedzieć, że
Quine stawia zbyt wygórowane wymagania względem niego, zbyt wygórowane wymagania względem ontologii zawierającej byty możliwe. Mówiąc krótko, Grekowski może się bronić, pokazując, że z pojęciem tożsamości mamy problem niezależnie od tego, jaką ontologię przyjmiemy. To nie jest tak, że tylko Grekowski ma problem ze stosowaniem tego pojęcia. Inni ontolodzy, inni filozofowie o bardziej no właśnie tych pustynnych upodobaniach też mają poważny problem z tym pojęciem. Drugim kontrargumentem, który Quine może usłyszeć od Grekowskiego, to jest argument mówiący, że problem transświatowej identyczności zniknie, gdy przyjmiemy jakąś formę esencjalizmu. Gdy przyjmiemy, że obiekt ma pewne cechy istotne, no to zarzut Quine'a zostaje rozbrojony. Jestem tożsamy z wszystkimi obiektami, które mają cechy istotne właściwe dla mnie. Tak? Czyli jeżeli chcemy odpowiedzieć na to nasze pytanie, czy X jest tożsamy z Y, czy X jest tożsamy z Z, czy Y jest tożsamy z Z, czy może wszyscy, czy X jest tożsamy z Y i Z, musimy zidentyfikować cechy istotne tego X-a i poszukać ich w Y i w Z. Jeżeli je tam znajdziemy, to znaczy, że to jest ten sam obiekt. Jeżeli nie, to jest to inny obiekt. Więc jeżeli przyjmiemy jakąś formę esencjalizmu, problem transświatowej identyczności, w ogóle problem identyczności zostaje rozwiązany. Ten esencjalizm może oczywiście mieć bardzo różną formę. Może to być taki klasyczny esencjalizm w stylu, nie wiem, na przykład Kartezjusza, który rozwiązuje problem, jeżeli chodzi o istoty ludzkie. No, jestem tożsamy z każdym obiektem, który ma moją duszę. No, trudniej by to było zastosować oczywiście w przypadku innych obiektów niż ludzie. Natomiast możemy przyjąć taką współczesną formę esencjalizmu, którą znajdujemy u Kripkego, esencjalizm o charakterze genetycznym, i możemy powiedzieć, że no, moją cechą istotną jest moja genetyka, bo przedmioty innych niż ludzie, no, jak rozstrzygnąć, czy pewien stół ze świata realnego, jakiś stół ze światów możliwych, jest tym samym stołem. Musimy się zastanowić, z jakiego kawałka drewna został ten stół zbudowany. Jeżeli stół realny, jakiś stół możliwy zostali zbudowani z tego samego kawałka drewna, to jest to ten sam stół. Jeżeli z innego, nawet to wtedy, nawet gdy wyglądają bardzo podobnie, to są to różne stoły. Możliwy tłusty człowiek w tych drzwiach, na które teraz patrzę, i możliwy łysy człowiek w tych drzwiach, na które teraz patrzę, będą tym samym człowiekiem wtedy, no, gdy właśnie mają powstali z tego samego materiału genetycznego, gdy mieli tych samych rodziców. Natomiast gdy powstali z innego budulca, to są to inni ludzie. Więc wykorzystując esencjalizm genetyczny w stylu Kripkego, możemy tutaj Grekowskiego próbować bronić przeciwko zarzutowi wysuniętemu przez Quine'a. Możemy znaleźć to kryterium identyczności, które będziemy stosowali w poprzek światów możliwych. Oczywiście na marginesie warto dodać, że Grekowski, z którym tutaj polemizuje Quine, to tak naprawdę jest Louis, to jest tak naprawdę taki realista modalny w twardym sensie, czyli ktoś, z kim z kolei Kripke by się też nie zgadzał. Kripke, zobaczymy to, gdy będziemy omawiali nazywania konieczność, będzie krytykował realistów modalnych w stylu Louisa, będzie miał inną koncepcję światów możliwych. No, ale to nie zmienia faktu, że możemy tak ten esencjalizm, który znajdujemy u Kripkego, próbować wykorzystać do tego, by Grekowskiego obronić przed zarzutem sformułowanym przez Quine'a. Możemy pokazać, że ten esencjalizm zaproponowany przez Kripkego jakoś pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, czy tych dwóch ludzi, tłusty i łysy, są tym samym człowiekiem, czy to są dwaj różni ludzie. No oczywiście, więc to byłby drugi sposób obrony Grekowskiego. A trzeci sposób, no to oczywiście jest przyjęcie innej koncepcji światów możliwych.
to znowu jest bardzo wielowątkowy temat, wielowątkowy problem. Proszę pamiętać, ja tylko tyle chciałem zasugerować, że można przyjmować istnienie światów możliwych i wcale nie być tym realistą modalnym w takim stylu, w jakim tutaj Y-Kowski jest realistą modalnym. Można przyjąć jakąś inną koncepcję i na gruncie tej innej koncepcji, na przykład na gruncie takiej koncepcji, że światy możliwe nie istnieją za granicą świata realnego, tylko są jakoś skonstruowane z tego, co jest wzięte ze świata realnego. Czyli to nie jest tak, że mamy realnego Dziobkowskiego i mamy jego odpowiednik w świecie możliwym. Zastanawiamy się, czy ten odpowiednik to jest rzeczywiście jego odpowiednik, czy to jest on, czy to jest ktoś inny i tak dalej. Nie, możemy przyjąć taką koncepcję, że jak mówimy o jakiejś kontrfaktycznej sytuacji, to w tej kontrfaktycznej sytuacji bierzemy mnie ze świata realnego, Quine'a przeciwko Y-Kowskiemu. Pierwszy był z upodobania ontologicznego, drugi był z kłopotów z pojęciem identyczności. Ale Quine wysuwa jeszcze trzeci argument. Prosi Y-Kowskiego, by za zmienne... Prosi Y-Kowskiego, by za zmienną to a to podstawił wyrażenie okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica, weźmy przykład z naszego podwórka. Więc mamy tak, mamy następującą deskrypcję. Okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica nie istnieje. To też jest negatywne zdanie egzystencjalne, z tym, że zamiast imienia własnego Pegas pojawia się tutaj deskrypcja okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica. Mamy takie zdanie i pytamy Y-Kowskiego, w jaki sposób zinterpretuje on to zdanie na gruncie swojej ontologii. Proszę zwrócić uwagę, to jest dobry ruch Quine'a, bo Y-Kowski no, nie może tutaj powiedzieć, że podobnie jak w wypadku Pegaza, okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica jest pewną niezrealizowaną możliwością. Czyli mówiąc inaczej, ktoś, kto mówi okrągła kwadratowa kopuła nie istnieje, chce powiedzieć, że okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica jest gdzieś w światach możliwych, ale no nie tak się stało, że nikt takiej kopuły nie zbudował, że ona nie istnieje. To nie jest dobra odpowiedź, no bo Y-Kowski oczywiście nie może zgodzić się z tym, że okrągła kwadratowa kopuła jest pewnym bytem jedynie możliwym, tak jak Pegas jest bytem jedynie możliwym, no bo czegoś takiego jak okrągła kwadratowa kopuła nawet w światach możliwych nie ma. Tak? Czyli tutaj rzeczywiście już nasz zmysł estetyczny zaczyna głośno krzyczeć nie. I chyba Y-Kowski też nie jest kimś, kto by chciał iść w tym kierunku. Y-Kowski na tego typu zarzut prawdopodobnie by odpowiedział, że zdanie okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica nie istnieje, jest po prostu zdaniem pozbawionym sensu. To nie jest zdanie prawdziwe i w związku z tym, skoro jest prawdziwe, musimy znaleźć odniesienie przedmiotowe dla wyrażenia, które zostało umieszczone w podmiocie tego zdania. To jest po prostu zdanie bezsensowne, więc nie ma co szukać lokalizacji okrągłej kwadratowej kopuły na pałacu Staszica. No, to wydaje się... przynajmniej dla Quine'a wydaje się niezbyt dobrym posunięciem, dlatego, bo powiedzenie, że zdania sprzeczne nie mają sensu, generuje pewne bardzo niekorzystne konsekwencje. W szczególności według Quine'a musielibyśmy wtedy zrezygnować z dowodów polegających na redukcji do absurdu, no bo wtedy w takich dowodach pojawiają się zdania sprzeczne. No a nikt, na pewno również Y-Kowski, nie chce dowodów polegających na redukcji do absurdu wyrzucić, więc to nie jest dobra obrona. Zresztą Quine też wspomina o pewnych odkryciach Churcha z dziedziny logiki, które pokazują, że łączenie sensowności z sprzecznością nie jest dobrym posunięciem, bo sama sprzeczność to jest dość złożone pojęcie i
tutaj skonstruowanie dobrych kryteriów no, nie jest sprawą na pewno, mówiąc delikatnie, trywialną. No dobrze, w każdym razie Quine na tym etapie, na którym jesteśmy, starał się nam pokazać, że zarówno rozwiązanie Iksińskiego, jak i rozwiązanie Y-owskiego, rozwiązanie zagadki niebytu, nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym. To nie jest tak, że aby powiedzieć Pegas nie istnieje, musimy tego Pegasa ulokować, jak chciał Iksiński w naszym umyśle, bądź ulokować w światach możliwych, jak chciał Y-owski. I jedno i drugie rozwiązanie nie wydaje się według Quine'a rozwiązaniem właściwym. Więc co mamy robić? No i teraz Quine w kolejnym kroku swojego wywodu proponuje dwa według niego właściwe rozwiązania zagadki niebytu. Od razu powiem, że to są rozwiązania, które już Państwo dobrze znają. Jedno z tych rozwiązań odwołuje się do teorii deskrypcji Bertranda Russella, którą sobie w pierwszym semestrze szczegółowo omówiliśmy. Gdy zastosujemy tutaj koncepcję Russella, no to zagadka niebytu zostanie rozwiązana, problem negatywnych zdań egzystencjalnych zniknie. Ja już, ponieważ to szczegółowo bardzo omawiałem, więc tylko bardzo krótko przypomnę, no pomysł Bertranda Russella polegał na tym, że powinniśmy przede wszystkim odróżnić gramatyczną i logiczną formę zdań. Forma logiczna i gramatyczna nie muszą się pokrywać. Zdanie, które na poziomie gramatycznym jest zdaniem podmiotowo-orzecznikowym, może mieć zupełnie inną formę, formą logiczną. I tak jest w szczególności w wypadku negatywnych zdań egzystencjalnych, w których w podmiocie pojawia się deskrypcja określona, takimi zdaniami zajmował się Bertrand Russell. Gdy mówimy, proszę Państwa, o obecnym królu Francji, to nie musimy wcale umieszczać w swojej ontologii takiego obiektu jak obecny król Francji. Gdy mówimy o mięsożernych krowach, że nie istnieją, nie musimy w swojej ontologii umieszczać takiego obiektu jak mięsożerne krowy. Gdy zdania, w których w podmiocie pojawiają się wyrażenia mięsożerna krowa albo obecny król Francji, przeformułujemy, gdy wydobędziemy ich rzeczywistą logiczną strukturę, to jak Państwo pamiętają, ujawnia nam, jakie są warunki prawdziwości tego zdania, no to okaże się, że tam w podmiocie wcale nie ma żadnego wyrażenia, które woła, po prostu znikną z podmiotu tego zdania, które jest przedmiotem naszej analizy i tym samym nie będziemy musieli, tak jak Iksiński, Y-owski, szukać jakichś obiektów, do których te wyrażenia się odnoszą. Russell mówił, to też pamiętamy, o deskrypcjach określonych. Jego teoria, ta analiza logiczna, którą nam zaproponował, odnosi się do deskrypcji określonych, no ale Quine zauważa, że bez problemu można ją również zastosować do zdania, o którym tutaj mówimy, czyli do zdania Pegas nie istnieje. Po prostu imię własne Pegas możemy zastąpić jakąś deskrypcją, skrzydlaty koń, który i tam możemy jeszcze jakieś cechy dodać. Jeżeli natomiast, i wtedy jak zastępujemy słowo Pegas deskrypcją, możemy już spokojnie zastosować metodę Russella, przeparafrazować to zdanie, zamienić je na zdanie zapisane w rachunku predykatów pierwszego rzędu, problem zostaje rozbrojony. Imienia własnego umieszczonego w podmiocie jakiegoś negatywnego zdania egzystencjalnego na deskrypcję, no to, bo nie jesteśmy w stanie połączyć żadnej deskrypcji określonej z tym wyrażeniem, no to wtedy możemy utworzyć sztuczny predykat, na przykład jest Pegaz, albo Pegazuje. I to już nam, czyli z tego imienia własnego możemy stworzyć taką specyficzną własność. I to pozwala nam już na zastosowanie teorii Russella do rozwiązania zagadki niebytu. Tak jak powiedziałem, ta sprawa, mam nadzieję, jest dobrze Państwu znana. My sobie to zdanie z mięsożernych krowach też tutaj jakoś tam analizowaliśmy, więc już tutaj nie będę. I dana nazwa może mieć pewien sens, pewną treść, chociaż do niczego się nie odnosi. Podobnie jest ze słowem Pegas. Słowo Pegas może mieć pewną treść, chociaż nie ma żadnego obiektu, do którego to słowo by się odnosiło. Czyli
patrząc na problem z punktu widzenia Frege'ego, nie musimy szukać odniesienia przedmiotowego dla słowa Pegas, by uznać, że zdanie Pegas nie istnieje, jest zdaniem sensownym. Wystarczy przyjąć sposób patrzenia na funkcjonowanie języka zaproponowany przez Frege'ego. Więc te dwa rozwiązania, rozwiązanie raslowskie oparte na teorii deskrypcji i rozwiązanie zaproponowane przez Frege'ego oparte na rozróżnieniu sensu i odniesienia przedmiotowego, to są rozwiązania, które pozwalają nam się z tym problemem niebytu jakoś skutecznie według Quine'a uporać. To tyle, jeżeli chodzi o imiona własne. W kolejnym kroku Quine przechodzi do analizy tego, jak funkcjonują predykaty, czyli do tak naprawdę też klasycznego problemu filozoficznego, sporu o uniwersalia, tak możemy powiedzieć. Czyli gdy mówimy o tym, że pewne domy są czerwone, mówimy o tym, że pewne kwiaty są czerwone, liście pewnych drzew na jesieni są czerwone, jabłka są czerwone, orzekamy o tych przedmiotach, że są czerwone, to wydaje się, że musimy w swojej ontologii poszukać jakiegoś odniesienia przedmiotowego do wyrażenia jest czerwony. Te wszystkie obiekty, o których orzekliśmy zgodnie z prawdą, że są czerwone, muszą mieć coś wspólnego. Tak? Musi istnieć coś, co łączy te obiekty. Rozbudowania naszej ontologii o pewne powszechniki, o pewne uniwersalia, o pewne cechy, które istnieją niezależnie od tego, czy istnieją obiekty, którym te cechy przypisujemy. No, to jest tak samo jak z pojęciem ze słowem dom, prawda, które na gruncie ontologii grekowskiego powinno odnosić się do jakiejś domowości, do jakiejś cechy bycia domem, która powinna istnieć niezależnie od istnienia pewnych konkretnych domów. Quine powie, tak nie jest, tutaj też możemy sięgnąć po to, co mówił nam wcześniej Frege, możemy pokazać, że posługiwanie się pewnymi wyrażeniami wcale nie pociąga za sobą konsekwencji tego typu, o jakiej mówi Ksiński czy Grekowski. Możemy posługiwać się w tym sensie platonikiem. A tutaj Quine stara się wykorzystać to rozróżnienie Frege'ego na sens, na treść i odniesienie przedmiotowe, stara się wykorzystać to rozróżnienie Frege'ego po to, by walczyć z platonizmem takich filozofów jak na przykład Iksiński. Iksiński, który uznaje, że skoro posługujemy się po to, by walczyć z platonizmem takich filozofów jak na przykład Iksiński. Iksiński, który uznaje, że skoro posługujemy się predykatami, musimy przyjąć, że istnieją powszechniki, pewne przedmioty ogólne. Skoro rzekamy o różnych obiektach, że posiadają pewną własność, musimy przyjąć, że ta własność istnieje niezależnie od istnienia tych obiektów. Więc to wydaje się bardzo zaskakujący manewr. Właśnie posłużenie się koncepcją Frege'ego, który był w pewnym sensie platonikiem, do tego, by zwalczać platonizm Iksińskiego, by pokazać, że możemy posługiwać się pewnymi predykatami, w ogóle predykatami, nie postulując istnienia takich obiektów jak cechy czy na przykład relacje. No i Quine widzi, że tu rzeczywiście jest pewien problem. Widzi, że jeżeli przyjmiemy stanowisko Frege'ego, jeżeli przyjmiemy odróżnienie na się terminem znaczenie, tak jak wcześniej mogliśmy posługiwać się terminem Pegas, nie postulując istnienia znaczeń rozumianych w taki substancjalny sposób, rozumianych jako pewnego rodzaju byty. Quine temu zagadnieniu oczywiście poświęcił bardzo wiele miejsca w różnych swoich tekstach, będzie behawiorystą semantycznym, będzie uważał, że takie pojęcia jak znaczenie, synonimiczność, analityczność możemy zanalizować w terminach zachowań ludzkich.
Więc gdy mówimy na przykład, że dwa wyrażenia są synonimiczne, czyli mają to samo znaczenie, to jeszcze nie znaczy, że musimy w swojej ontologii umieścić taki byt jak znaczenie, bo owa synonimiczność może być całkowicie zanalizowana w kategoriach, już powiedziałam, ludzkich zachowań. Nie musimy dodawać do swojej ontologii coś więcej, coś, co byłoby czymś innym niż pewne reakcje na pewne bodźce, które płyną do nas z otoczenia, niż pewne zachowania. O tym, jak starczy czasu, to jeszcze Państwu powiem, trochę powiem o tym behawioryzmie semantycznym Quine'a, natomiast tutaj ważne jest, żeby tylko uchwycić tą jego główną myśl, czyli jeszcze raz myśl, że możemy mówić o znaczeniach, nie umieszczając w swojej ontologii takich bytów jak znaczenie, bo to pojęcie znaczenia można całkowicie wyjaśnić, wyeksplikować w terminach dotyczących zachowań ludzkich. Nie potrzebujemy żadnego rozbudowywania swojej ontologii. Więc w jakim, proszę Państwa, jesteśmy miejscu? Do czego doszliśmy? Powiedzieliśmy sobie, po pierwsze, że możemy posługiwać się imionami własnymi, takimi jak Pegas, nie postulując istnienia Pegasu. Tak? Gdy ktoś mówi, Pegas nie istnieje, to nie zobowiązuje się tym samym do przyjęcia pewnej formy istnienia Pegasa. To nie jest wcale, jak pokazywał nam Quine, konieczne. Po drugie, możemy posługiwać się predykatami takimi jak czerwony, nie przyjmując istnienia powszechników, nie przyjmując istnienia, nie wiem, jakichś platońskich idei. I po trzecie, możemy mówić o znaczeniach, nie rozszerzając swojej ontologii o takie byty jak znaczenia. To była ta negatywna część wywodu Quine'a, to była część wywodu, w której Quine pokazywał nam, gdzie nie znajdziemy naszych zobowiązań ontologicznych, gdzie nie tych zobowiązań, skąd one nie mają naszą ontologię, jakakolwiek wtedy, gdy prawdziwość któregoś z naszych twierdzeń wymaga, by wśród bytów, które są wartościami zmiennych naszego języka, istotnie znajdował się przedmiot postulowany przez to założenie. Wiem, że w pierwszej chwili to, co mówi Quine, może wydawać się przynajmniej części z Państwa dość niejasne, natomiast myśl, którą tutaj Quine nam przedstawia, ta myśl jest bardzo w gruncie rzeczy prosta. Ta myśl sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś wypowiada jakieś zdanie, akceptuje to zdanie, to musi przyjąć, że istnieją przedmioty, które są warunkami prawdziwości dla tego zdania. I tylko tyle. Tak? Czyli jeżeli ja mówię, weźmy przykłady, które tutaj dalej podaje Quine, na przykład niektóre psy są białe, to jakie zobowiązania ontologiczne to za sobą pociąga? Jakie zobowiązania ontologiczne przyjmuje ktoś, kto akceptuje zdanie, niektóre psy są białe? Czyli mówiąc tym językiem quine'owskim, co tak naprawdę jest niezbędne do tego, by to zdanie było prawdziwe? Niezbędne jest, proszę zwrócić uwagę tutaj, to, by istniały jakieś konkretne białe psy. I to wystarczy. Uprawdziwiaczem zdania niektóre psy są białe jest istnienie konkretnych fizycznych przedmiotów białych psów, ale nie jest tutaj wcale potrzebne istnienie takiego bytu jak biel, jakiegoś powszechnika, jakiejś tak własności bycia białym, która przysługuje różnym obiektom. I to jest właściwie cały pomysł o identyfikowanie naszych zobowiązań ontologicznych. Tak, jeżeli z kimś rozmawiamy i chcemy się dowiedzieć, jaką ontologię ta osoba przyjmuje, jakie zobowiązania ontologiczne na siebie bierze, powinniśmy się zastanowić, co jest niezbędne do tego, by wypowiadane przez tą osobę zdania były prawdziwe. I tak jak widzimy, okazuje się, że zwykle jest tych obiektów uprawdziwiających dane zdanie dużo mniej niż nam się może, niż się filozofom wydawało. W przypadku zdania niektóre psy są białe,
zobowiązanie ontologiczne, jeszcze raz to powtórzę, jest takie, że przyjmujemy, że istnieją jakieś fizyczne, konkretne białe psy. Natomiast to nie znaczy, że musimy przyjąć, że istnieje taki obiekt jak własność rozumiany jako pewien powszechny. I drugi przykład, też podany przez Quine'a, to jest zdanie: niektóre gatunki zoologiczne krzyżują się. Niektóre gatunki zoologiczne krzyżują się, to jest zdanie dość w pierwszej chwili zaskakujące, no bo to nie gatunki się krzyżują, prawda? Krzyżować się mogą tylko konkretne obiekty. No ale weźmy to zdanie i zastanówmy się, jakie zobowiązania ontologiczne niesie akceptacja tego zdania. Jaką ontologię przyjmuje ktoś, który powiada zdanie, że niektóre gatunki zoologiczne krzyżują się? No tutaj akurat będzie ta osoba musiała przyjąć, że istnieją takie obiekty jak gatunki. Czyli akurat akceptacja tego typu zdania będzie pociągała za sobą rozbudowanie ontologii o byty określone jako gatunki, bo istnienie gatunków jest niezbędne do tego, by takie zdanie było prawdziwe. Więc proszę tak na to patrzeć, proszę tak to jakby zapamiętać, że gdy Quine mówi istnieć to być wartością zmiennej, ma na myśli tylko tyle, że gdy wypowiadamy jakieś zdanie, jesteśmy zobowiązani do tego, by przyjąć, że istnieją uprawdziwiacze tego zdania. Jesteśmy, w ten sposób możemy łatwo zidentyfikować zobowiązania ontologiczne danej osoby. Natomiast warto też zauważyć, że identyfikacja zobowiązań ontologicznych, jakie niesie za sobą wypowiadanie pewnych zdań, to jest inny problem niż ten tytułowy problem tekstu Quine'a, od którego wyszliśmy. W ten sposób my jeszcze nie odpowiadamy na pytanie, co istnieje, tylko odpowiadamy na pytanie, jak identyfikować zobowiązania ontologiczne. Na pytanie, co istnieje, natomiast powinniśmy odpowiedzieć w ten sposób, że według Quine'a powinniśmy tutaj stosować myślenie podobne do tego, które znajdujemy w naukach szczegółowych. Z różnych konkurencji, bo pytanie, co istnieje, to tak naprawdę jest pytanie, jaką ontologię wybrać. Jaką ontologię przedstawiano przez różne konkurencyjne systemy, tak, powinniśmy przyjąć. To zresztą bardzo dobrze Quine ilustruje na przykładzie dwóch klasycznych problemów filozoficznych. Z jednej strony mamy problem dotyczący tego, jaki charakter mają byty matematyczne, albo jaki charakter mają te obiekty, o których mówimy w logice. Pamiętają Państwo klasyczny spór o uniwersalia? W tym klasycznym sporze o uniwersalia mieliśmy trzy stanowiska: realizm, konceptualizm i nominalizm. Realiści twierdzili, że istnieją byty abstrakcyjne. Konceptualiści twierdzili, że istnieją pewne byty ogólne, ale te byty ogólne są konstruktami człowieka. No i nominaliści twierdzili, że wszystkie byty mają charakter jednostkowy. O nominalistach dużo Państwu mówiłem przy okazji Bertranda Russella. Pamiętają Państwo te argumenty, które wtedy się pojawiły. Pamiętają Państwo, że tacy typowi nominaliści, jakimi byli empiryści brytyjscy, twierdzili, że nie może istnieć coś takiego jak idea człowieka, bo ta idea człowieka byłaby wyprana z wszelkiej jednostkowości, a o czymś takim nawet nie możemy sobie pomyśleć, że istnieją tylko konkretni ludzie, nie ma czegoś takiego jak człowiek w ogóle. Że istnieją tylko konkretne trójkąty, ostrokątne, rozwartokątne i prostokątne, natomiast nie ma czegoś takiego jak idea trójkątności. Więc mamy te trzy klasyczne stanowiska, dobrze Państwu znane z różnych zajęć, z różnych tekstów: realizm, konceptualizm, nominalizm. Quine te trzy stanowiska odnajduje we współczesnym sporze prowadzonym w obrębie filozofii matematyki czy filozofii logiki. W tym sporze mamy z jednej strony logicystów, którzy odpowiadają realistom. Logicyści, pamiętają Państwo, to był Frege, to był Russell, to są tacy platonicy, którzy uważają, że
matematyka ma dziedzinę, te obiekty, o których mówią stwierdzenia matematyczne, są bytami abstrakcyjnymi. Z drugiej strony mamy tak zwanych intuicjonistów. Intuicjonizm to jest taki współczesny odpowiednik konceptualizmu. Intuicjoniści twierdzą, że obiekty matematyczne to nie są żadne umieszczone poza czasem, przestrzenią abstrakty, tylko są pewnego rodzaju konstrukty. Konstrukty, które powstają w umyśle matematyka. No i mamy formalistów, współczesny formalizm jest odpowiednikiem nominalizmu. Według formalistów matematyka to jest syntaktyczna gra, to jest operowanie pewnymi symbolami zgodnie z określonymi regułami. Tej syntaktycznej grze nie odpowiadają żadne obiekty. Tak jakby ktoś pytał, jakie jest odniesienie przedmiotowe gry w szachy. No, to pytanie wydaje się absurdalne. Podobnie formalista powie, że operujemy pewnymi symbolami w obrębie logiki czy matematyki zgodnie z regułami o charakterze syntaktycznym. Natomiast to nie jest tak, że matematyka ma jakąś tam dziedzinę. Więc widzą Państwo, to jest zresztą ciekawe bardzo spostrzeżenie Quine'a, że klasyczny spór o uniwersalia, który towarzyszył filozofii od wieków, współcześnie odżył w nowej formie. W formie dotyczącej tego, jak należy rozumieć twierdzenia matematyczne i twierdzenia logiczne. No i mamy te trzy stanowiska, logizm, instrumentalizm i formalizm. Powstaje pytanie, które z tych stanowisk wybrać. Tak? Jak rozstrzygnąć, które z tych stanowisk jest stanowiskiem uzasadnionym. No i odpowiedź Quine'a, proszę Państwa, będzie taka, że powinniśmy tutaj kierować się tymi samymi względami, którymi kierujemy się, gdy zastanawiamy się nad wyborem którejś z konkurencyjnych teorii w obrębie jakiejś nauki. Powinny nami kierować przede wszystkim względy o charakterze pragmatycznym. Takie względy jak prostota, takie względy jak, chociaż prostota to jest pojęcie bardzo skomplikowane, nie mamy jasnych kryteriów prostoty, zresztą z czego Quine zdaje sobie sprawę, ale jakoś tą prostotą posługujemy się, gdy na przykład rozstrzygamy, jaką teorię naukową wybrać. Podobnie możemy tego typu teorie próbować testować pod kątem tego, w jaki sposób radzą sobie one z problemami, które chcemy w danym momencie rozstrzygnąć. Dla nas tutaj kluczowe jest spostrzeżenie Quine'a, że wybierając między różnymi koncepcjami o charakterze ontologicznym, wybierając między logicyzmem, instrumentalizmem czy formalizmem współcześnie, albo wybierając kiedyś między realizmem, konceptualizmem i nominalizmem, w gruncie rzeczy robimy to samo, co robi naukowiec, który wybiera jedną z wielu konkurencyjnych teorii tłumaczących działanie pewnego fragmentu świata. Myślę, pisze Quine w tekście o tym, co istnieje, że przyjmowanie jakiegoś systemu ontologii jest w zasadzie podobne do przyjmowania teorii naukowej, powiedzmy określonego systemu fizyki. Mianowicie, o ile postępujemy racjonalnie, to przyjmujemy najprostszy aparat pojęciowy, który pozwala objąć i uporządkować chaotyczny zbiór danych doświadczenia. No i podobna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zastanawiamy się nad innym takim klasycznym filozoficznym problemem, czy wybrać fizykalizm, czy wybrać ontologię, zgodnie z którą istnieją przedmioty fizyczne, czy też wybrać fenomenalizm. Fenomenalizm, pamiętają Państwo, to jest stanowisko, zgodnie z którym istnieją pewnego rodzaju dane zmysłowe, a przedmioty fizyczne to mogą być na przykład konstrukty logiczne z tych danych zmysłowych. Widzą Państwo, to są dwa, wydawałoby się, zupełnie odmienne systemy ontologiczne. Z jednej strony mamy filozofa, który mówi, istnieje na zewnątrz twojego umysłu fizyczny stół, tą fizyczność jakoś tam oczywiście definiuje, z drugiej strony, i ten stół jest oczywiście niezależny od tego, czy ktoś go postrzega, czy nie. Z drugiej strony mamy fenomenalistę, który mówi, że stół jest tak naprawdę konstruktem z danych zmysłowych. No i teraz co wybrać? Jak rozstrzygnąć?
czy to, przed czym w tej chwili siedzę, to jest przedmiot fizyczny, który będzie tutaj stał, niezależnie od tego, czy znajduję się w tym pokoju i postrzegam ten stół, czy też wyjdę z tego pokoju, czy też może ten obiekt, na który teraz patrzę i który teraz dotykam, jest jedynie konstruktem z moich danych zmysłowych. Jak wybrać między tymi dwoma konkurencyjnymi stanowiskami o charakterze ontologicznym? I tutaj Quine, tak jak Państwu czytałem, mówi, o ile postępujemy racjonalnie, wybieramy najprostszy z tych dwóch konkurencyjnych obrazów świata. Wybieramy obraz świata, który jakoś lepiej realizuje nasze cele, które sobie stawiamy. No i zwykle prostszym obrazem jest obraz fizykalistyczny. Zresztą pamiętają Państwo dywagację Bertranda Russella, o których tutaj też mówiliśmy. On szedł w bardzo podobnym kierunku, gdy zastanawiał się, prawda, czy powinniśmy w swojej ontologii umieścić przedmioty fizyczne. Russell mówił, że tak, powinniśmy umieścić w swojej ontologii przedmioty fizyczne, nie dlatego, że jesteśmy w stanie do tych przedmiotów fizycznych jakoś bezpośrednio dotrzeć, czy tak dalej. Powinniśmy je umieścić ze względów pragmatycznych, bo te przedmioty fizyczne porządkują nasze doświadczenie, bo to jest najprostsza z możliwych hipotez, która potrafi nam wytłumaczyć, jak to się dzieje, że ilekroć wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, to, co widzę, układa się w pewną spójną całość, która wygląda za każdym razem tak samo. Więc ten sposób myślenia tutaj jest też obecny u Quine'a. Z dwóch konkurencyjnych teorii ontologicznych wybieramy teorię prostszą, wybieramy teorię, która będzie lepiej realizowała nasze cele. Bardzo mi zależy na tym, żeby Państwo dobrze uchwycili istotę tego stanowiska, dobrze uchwycili, na czym polega pragmatyzm i na czym polega naturalizm Quine'a w tym wypadku. Przy klasycznych ujęciach, tych ujęciach, z którymi Państwo stykali się na zajęciach na przykład z ontologii, sytuacja wyglądała w ten sposób, że mamy filozofów reprezentujących różne stanowiska ontologiczne. Mamy filozofa, który jest logicystą, filozofa, który jest instrumentalistą i filozofa, który jest formalistą. I sądzono, że wybór między tymi stanowiskami, instrumentalizmem, logicyzmem i formalizmem, opiera się na konstruowaniu jakichś stricte filozoficznych argumentów. Tak, że my możemy skonstruować jakąś argumentację, która pokaże nam, że logicysta ma rację, na przykład, a instrumentalista bądź formalista nie, albo odwrotnie, że formalista ma rację, a ci pozostali filozofowie racji nie mają. Czyli spór wyglądał w ten sposób, że mieliśmy różne koncepcje i różne filozoficzne argumenty, które miały nas doprowadzić do przyjęcia pewnego stanowiska i odrzucenia innych stanowisk. Podobnie było często ze sporem między fizykalistą i fenomenalistą, tak? Dwie różne ontologie, no i typowo filozoficzny spór, w którym strony przerzucają się stricte filozoficzną argumentacją, która ma nam pokazać, kto w tym sporze ma rację. Która z tych ontologii jest tą ontologią właściwą, albo nawet prawdziwą, tak? Czy świat rzeczywiście składa się z przedmiotów fizycznych, czy świat rzeczywiście składa się z konstruktów zdanych zmysłowych. To jest tradycyjne ujęcie. Natomiast ujęcie quine'owskie, to ten naturalizm, polega na tym, by zrozumieć, że te spory, o których tutaj mówimy, w gruncie rzeczy mają analogiczny charakter, jak spory prowadzone w obrębie nauki, oczywiście nauki rozumianej po quine'owsku, tak? Czyli i w nauce, i w filozofii chodzi o to, że w danym momencie mamy kilka możliwości do wyboru, kilka koncepcji, kilka teorii i z tych teorii wybieramy teorię tak naprawdę najprostszą. Wybieramy teorię, która, jak już powiedziałem tutaj wcześniej Państwu, będzie lepiej realizowała cele, które sobie w danym momencie stawiamy. Czyli kierujemy się kryteriami o charakterze pragmatycznym. Dokonujemy pewnego wyboru, ale wyboru opartego o
nie o argumentację filozoficzną, tak jak chciano wcześniej, tylko właśnie o mechanizmy, które rządzą również wyborem naszych teorii w innych sferach naszego życia. Filozofia nie jest tutaj, tak jak Państwu mówiłem na początku, żadną dyscypliną przywilejowaną, nie jest czymś pierwszym, nie jest czymś szczególnym. Mechanizmy, które stosujemy w wypadku sporów o charakterze ontologicznym, w wypadku wyboru takiego, a nie innego stanowiska, są takie same jak mechanizmy, które stosujemy w innych sferach naszego życia. Więc na tym polega ten naturalizm, który Państwu już sygnalizowałem na początku. Więc widzą Państwo, i to jest puenta tekstu o tym, co istnieje. Widzą Państwo, że w tym tekście Quine tak naprawdę zrobił trzy rzeczy. Po pierwsze, zdemaskował pewne błędy, które spotykaliśmy w filozofii dość często, ten ksiński, grekowski. To są takie postaci, które pojawiały się w różnych formach, w różnych odmianach w filozofii w różnych okresach. Quine nam pokazuje, skąd płyną różne błędy, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie o charakterze ontologicznym. Następnie, proszę Państwa, pokazał nam, w jaki sposób możemy identyfikować zobowiązania ontologiczne, i tutaj jest ta słynna formuła istnieć, to być wartością zmienną. Jeżeli ktoś wypowiada pewne zdanie, akceptuje to zdanie, to znaczy, że w jego ontologii powinny znaleźć się obiekty, które to zdanie uprawdziwiają. I wreszcie, w sumie najważniejsze, tak, na pytanie, co istnieje, Quine odpowiada, przyjmując pragmatyczną perspektywę, mówi, że wybieramy pewną ontologię, która jest prostsza, która lepiej realizuje nasze cele. Z konkurencyjnych, dostępnych nam w danym momencie systemów wybieramy ten, a nie inny. Nie dlatego, bo zwolennicy tego systemu skonstruowali jakąś konkluzywną argumentację filozoficzną, tylko dlatego, że ten system jest lepszym narzędziem do radzenia sobie z pewnymi problemami. Do tych problemów, o których dzisiaj mówiłem, jeszcze w pewnym sensie będziemy wracali w przyszłym tygodniu na kolejnym wykładzie. Dalej kontynuujemy omawianie poglądów Quine'a, będziemy mówili o tekście Dwa dogmaty empiryzmu i o tekście Epistemologia znaturalizowana, czyli poznają Państwo naturalizm Quine'a zastosowany do innych obszarów filozofowania. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam w przyszłym tygodniu.